Siema widzowie, w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek, jak wiecie po tytule, naprawa koła w 30 i przygotowanie pola pod siew. No, już było przygotowane. O, zobaczcie, kombajn dokryłem przed ostatnimi deszczami na tip-top. Sieczkarnię zdjąłem, miałem ją przykryć. Niestety strecza mi brakło. Deszczy na razie nie mówią, jest ładna pogoda. Tak, ogólnie pola były przygotowane pod siew. I niestety spoprał deszcz, ale to powiem wam później, bo na razie tu jest akcja koło uciapka. O kurwa, ale naleciało syfu. Koło w ciapku. Niestety breszki muszę na bok wziąć sobie. Muszę wybrać ten piach. I co? Dętka była sprawdzona wczoraj przez majstra, który nam robił i też koło w bizonie przez pana Czesia zapałę. Mobilny serwis, polecam wam. Zobaczcie, co tu jest grane. Robota po fachowemu. Gładko nie skleisz. Tak jak zrobi to zgrzanie, można powiedzieć. No i tak, dętka jest sprawdzona, można zakładać. I co, będziemy zakładać. Patrzcie na moją konstrukcję tu. Jest trochę BHP. Z BHP to ma mało wspólnego. No i tak. Wracamy do ciapuszka. Jest coś tam, ropy jest. Wracamy do ciapuszka. Będę musiał przebronować te pola. Miałem kultywatorować, ale stwierdziłem, że nie ma sensu, bo byłem tam się przejść, jest miękko jak puch. Bronami wszystko przerównam i zapinamy Amazon i będziemy robić roboty. Idę po rękawiczki. Dobra, mamy tu. O kurde, ale piochu naleciało. Rdzy piochu i wszystkiego innego. Wiecie co? Ja muszę znaleźć. O, czapka. Stara rękawiczka. Przyda się to wyczyścić z piachu, żeby tu nie było nic, żeby potem nie było niespodzianki znowu, że powietrze schodzi. No problem był z opaną taki, że powietrze mi uciekało. Napompowałem 3 dni. 3 dni było i z powrotem był kapeć. Mówię, że nie da rady. Ileż można te razy pompować? Mówię, się zrobi raz, a porządnie. No więc zawiozłem do pana Czesia. Cześć, pan Czesiu mi wczoraj ogarnął na eleganckości. I tak. Zbieramy sobie ten syf. Zobaczcie, w końcu normalne buty mam. Nie mam klapek. Ale taka pora, niestety bagno u mnie wszędzie. Woda stoi, kurde. Nie robota. No i czysto. Dobra. No nie to, tylko tu. No i czysto. Co mamy do zrobienia? Trzeba podlewarować kapcia wyżej. Trzyma lewarek, chyba trzyma. Musimy podlewarować go wyżej, bo zdrowie nie patrzcie, to z BHP nie ma nic wspólnego. Pamiętajcie, bezpieczeństwo hamuje pracę. Chcę podnieść sobie wyżej, żeby mi wygodnie było nasadzić tą dętkę i oponę. Dętkę włożę, z oponą pewnie będę się mordował. Wtedy wulkanizatorem nie jestem, ale jeszcze sobie z oponą poradzić umiem. Szukamy dziury na wentyl. Co się mi tu lata? Kaziosa. Będzie tak. Wiecie co? Wezmę, zrobię. Podniosę tam oponę. Jeszcze za mało będzie. Podniosę sobie tą oponę, żeby mi wygodniej manewrować. Dobra, tu jest ta dętka. Chyba na dół to skręcę, bo jednak będzie niewygodnie. Kurwa, wszystko się rusza. Tak. Dobra. Gdzieś ten wentylek? Tutaj. Znowu syfonem naleciało. Z pająk też.
Dobra, osadzamy dętkę. Dętka jest wyzerowana. Dobra. Przede wszystkim to natrafić odpowiednio na wentylek, a dalej już pójdzie. Ma dziurę na czysie od wentylka, a dalej już pójdzie. O, tak jak teraz. Jeszcze trzeba pamiętać, żeby nie przyszczypać. Żeby nie przyszczypać sobie, nie spartolić dętki przy wkładaniu. Kurde, wiecie co, ja sobie pożyczę z drugiego koła. Z drugiego koła. Tu też nie ma obręczki, co jest? No tak, co nie pożyczę. Wentyl jest. Jedną ręką będę musiał naprężyć tą dętkę, ją tu włożyć. Felgi mają już kupę lat, niestety, ale jeszcze się trzymają. No. Dobra, że nie wypadnie. Dobra. Dobra, jest. Mamy to. No i co? Będziemy ładować oponę do góry. Dobra. Pompujemy kapcia. Były kurwa przygody. Po to, żebym wylał. W tym leszczym w tych sprawach oponowych. Jeszcze po ludzkiemu nie miałem żadnej łyżki, tylko tymi breszkami śmiesznymi. Kurwa, tragedia jakaś, nie? Robota jak za karę. Jak się nie ma sprzętu odpowiedniego. 14, 2, 28, kabat, 19 rok. Na razie się trzymają, no ale opon, dętka to tragedia jest jakaś, nie? Ładujemy kompresorkiem powietrze i co? Będziemy wronować, zobaczymy, jest jeszcze czas, także masakra. Pompowałem kapcia, najwyżej zostawię, jak utopię ciągnik w polu, to go zostawię i będzie się stał. Warunki są zacne. Ciągnie na pusta, to dopiero z talerzówką i rura. Robią te zebrony, coś tam robią. To jest w miarę to pole. W miarę suche. Przebronuje je, żeby równać te buty. Mam wrażenie, że te koła tylko tutaj jakby sunęły, a nie jechały. Jak pojeździł trochę za granicę, ale po talerzu
nawet nie wjeżdżą. Chociaż jutro przejeżdżę ten kawałek sobie może. Tutaj to nawet nie wjeżdżą, zobaczcie co tam się dzieje. Kurde, katastrofa. Tyle mogę wam powiedzieć. Upa, upa. W sumie mogłem tu wjeżdżać z siewnikiem. Też by zrobił robotę. Też by to zrobiło robotę. No ale cóż, dwa razy się przebronuje. Pole będzie gotowe do siewu, chociaż jeden kawałek się obsieje i chyba. Siewnikiem może być jeszcze gorzej tu ciągnie tutaj. Mokro jest, to co ja wam powiem. No spadło chyba 60 litrów deszczu. Od tego, odkąd orałem to pole, to tu się dziwi. Kurwa, ja zrobię przejazd środkiem, tak. Zobaczcie. Ale kurwa, to jest glina. Trzeba wyrównać te dziury. Masakra. Samą przednie koło to mi tu tak wpadło aż po samą oś. Ale jest miękko. No tutaj to już w ogóle sama woda i glina. Zobaczcie, jak się zapadam. No. Masakra. Jest takie pola, jak mówiłam przy orce, tam, przy talerzowaniu. Tam jest nie lepiej. O. Proszę bardzo, jakie. Jaka glina. Na wierzchu jest tam ziemia 15 centów mokra. A pod spodem puch. Głęboka orka zrobiła swoje. To wyrównanie przecież już tu nie wjadę. Żebym ledwie wyjechał ciągnikiem. Takie to uroki, jak się nie ma napędu z przodu. Dobra. Zawijkę robię i lecę do góry. Prawimy. Dronami.
i czekam na akcję wyciąganie. Dobra. Wjeżdżamy do domu. Uła. Mokro, no mokro. Cóż ja mogę wam powiedzieć. Zobaczcie, co tu się dzieje u mnie na Ginie jeszcze. O, woda stoi. Lupię dosłownie do woda. Widzicie, jak to pole wygląda, nie? Taka sytuacja, taka glina, mistyfikacja. Dobra. Ja kończę taki odcineczek. Dawno nic tu ode mnie nie było, poza orką, puk sobie stoi. Siewniczek też. Jutro zapinamy siewnik i będziemy próbowali siać. Zobaczymy, jak to wyjdzie, także trzymajcie się i do następnego odcinka. Sabot będzie odcinek siewów Przężyta tam na tym polu, albo będzie odcinek od Stacha. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!